czekamy na pociąg specjalny z okazji gali parowozów. Jesteśmy w Głuszycy i jestem wkurzony maksymalnie, bo wisiałem tu dronem od 20 paru minut i bateria mi się skończyła, bo pisało, że ma być o 12:35. Jedzie, no ale widzicie, no bez drona to jest lipa totalna. No i tak kończąc, bateria mi się w dronie skończyła, a on przyjechał dopiero teraz. Ból nie z tej ziemi. A nagrywanie tego iPhone'em to jest lipa totalna. Ale mega. I nie wiem, kiedy ostatnio widziałem żywy parowóz. Nie wiem, czy wy to słyszycie. Praca tych tłoków. To jest coś, co w dzieciństwie było moją traumą. Ja się tego zawsze bałem. No kurde, miały być ujęcia z drona. Ale się pospieszyłem, bo okazuje się, że to chodziło, tak jak moja Agnieszka, co jest obok mnie, mówi, że to nie to, że on miał przyjechać o 12:35 i o 12:55 odjechać, tylko to były te widełki czasowe. To jest czeska lokomotywa. Jak ona się nazywa, Agnieszka? Niemka. Niemka. PT coś tam, już nie pamiętam. Dam wam to w opisie. Ale kurde, jaki maszynista debeściak jest u kocmołów taki, zobaczcie. Brudny. No kocmołów w tym sensie, że brudny, nie? Jak prawdziwy maszynista, nie? Nie miałem nic innego na myśli, ale ten tender jaki. Kurde. Ach. Coś pięknego. W sumie to my tu bardzo dobre miejsce mamy, Aga, ci powiem. Dobra, ale jak pięknie utrzymana. Ona jest czyściejsza od mojego auta. Słyszysz to wszystko, co tak pracuje? To właśnie jak byłem mały, jak przyszło jechać taką lokomotywą. O! To były moje traumy. Mi się zawsze wydawało, że to jest żywa bestia. Relacja zawsze była Mieroszów, Wałbrzych Główny i z powrotem, bo kiedyś to wszystko u nas funkcjonowało. Teraz oczywiście już nie. Gdzieś tam tylko w okresie wakacyjnym, no ale nie taką ślicznotką. Już takich ślicznotek to już nie zobaczymy. Cóż, ludziska, nauka na przyszłość. Nie srać się z tym wszystkim, po prostu kiedy już usłyszysz, że lokomotywa nadjeżdża, dopiero startuj dronem. Ale ciary na plecach. Ostatnio widziałem, tak jak wspominałem, żywą lokomotywę, parowóz. No nie wiem, z 25 lat temu, Chryste Panie, jak ja jestem stary dziad. Niesłychane. Niesłychane. Teraz lokomotywa się obróci. Obróci.
Wybaczcie mi moje te fapa takie kolejowe. Wiecie, o co mi chodzi. Bo będzie zmieniać tor jazdy, tak? Jest w Głuszycy i teraz na drugą stronę będzie ciągnęła skład do Wałbrzycha z powrotem. No, oczywiście Jaworzyna i tak dalej. No, bali mi się ręce w końcu. Ktoś mądrzejszy, widzę, drona puścił. No i oczywiście się wystrykałem, muszę sobie kupić koniecznie drugą baterię. Zainteresowanie duże, natomiast w samej Głuszycy nie było wiele osób. To jest dużo ludzi po prostu, którzy wysiedli z tego składu, z tych wagonów. I co, żegnamy się ze składem. Coś niesamowitego.